Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu tutaj na kanale. Chciałbym Wam dać dzisiaj bardzo ważne przesłanie. Przesłanie dotyczące każdego z Was i będzie to wielka wskazówka, wielki klucz. Jakkolwiek go po prostu też przyjmiecie, bo to też oczywiście tylko i wyłącznie zależy od Was. Będzie jeszcze jedna sprawa, o której powiem, ale to za chwilę, pokrótce. W tym momencie, zgodnie z taką tradycją kanału, pragnę Was wszystkich prosić do tego, żebyśmy wysłali wszyscy miłość. Wszystkim potrzebującym, kochani, na całym świecie. Proszę, żeby każdy z Was właśnie teraz wpisał słowo miłość w komentarzu. Bardzo Was o to proszę. I jak będziecie wpisywać to słowo miłość, czy też po wpisaniu, proszę, byście pomyśleli o wszystkich ludziach na całym świecie, że po prostu wysyłacie im miłość. Poczujcie takie dobro, które z Was wypływa i dosłownie obejmuje całą naszą planetę. Bardzo Was o to proszę. Możecie też tak teraz i ja zamknąć oczy i powiedzieć: kocham Was wszyscy ludzie w myślach, tak jak ja teraz to robię. I poczuć takie uczucie dobra, uczucie takie właśnie miłości, tak aby ta właśnie miłość z nas wszystkich tutaj emanowała. Jeżeli ktoś bierze udział, ktoś łączy się tutaj z nami, to proszę, żebyście dali ten komentarz, bo to jest też bardzo ważne, żebyście dali znak, że wspieracie właśnie tych innych ludzi, którzy cierpią, którzy zostali dotknięci przez różne kataklizmy, działania wojenne, bo to jest, kochani, niezwykle ważne. Zanim przejdę do tego tematu dosyć istotnego w dzisiejszym odcinku, chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Nie będę tutaj się zbytnio w tym temacie rozwodził w jakiś sposób. Mianowicie pani Iwona z kanału, którą kojarzycie pewnie, pani Iwona, która samotnie wychowuje czwórkę dzieci, prosiła mnie o pomoc, ponieważ ma problem ze wzrokiem. Pisała mi o tym, że ma astygmatyzm i potrzebuje po prostu na zakup okularów. I wyszła po prostu taką prośbą, żebym po prostu wrzucił nagranie właśnie tej właśnie pani Iwony, żeby też uwiarygodnić. Więc jeżeli ktokolwiek z Was chciałby pomóc pani Iwonie, to na końcu tego nagrania i również w opisie dodam informacje, jak można jej pomóc. I w opisie też będzie link do Facebooka, do jej konta. Jeżeli ktoś by chciał, to może napisać wiadomość prywatną. A teraz zapraszam Was do wysłuchania tylko krótkiego apelu od właśnie pani Iwony. Witam wszystkich z tego miejsca. Filmu nagrywam z prośbą wielką do wszystkich oglądających. Chciałbym poprosić o pomoc w zakupieniu okularów na astygmatyzm, który mi wyszedł po badaniach. Nie jestem w stanie na chwilę obecną zakupić ich. Jeżeli ktoś zechce pomóc, pan Łukasz poda numer konta. Chciałbym bardzo też podziękować wszystkim, którzy do tej pory mi pomagali, którzy mnie wspierali, za okazanie serca Bóg zapłaci. Dziękuję, kochani, tutaj za wysłuchanie i tak jak mówiłem, zapraszam tutaj do wsparcia. Jeżeli ktoś by chciał pomóc pani Iwonie, to na końcu tego nagrania, jak również w opisie, będzie informacja, jak można po prostu jej pomóc. Dzisiejszy temat związany z życiem każdego człowieka, z pewnymi prawdami, które ja też przedstawiałem na kanale w ostatnich latach nawet. Nie do końca wszystko było dobrze zrozumiane przez pewną grupę osób, która komentowała ten temat w przeróżny sposób, ale ja znam fakty, mam wiele takich natknięć, wiele takich wizji i wiedza, do której docieram, potwierdza tylko te wszystkie fakty. I tak jak mówiłem też wielokrotnie, wiele z wiedzy, która była dana ludzkości, została albo po prostu w pewien sposób ukryta, albo została zakazana, bądź też została usunięta z oficjalnych pism, między innymi Pisma Świętego. Do czego dążę? Dążę do tego, że wielu z Was przechodzi różne próby. Spadają na Was czasami ogromne cierpienia.
I wielu z was nie potrafi sobie tego wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje w waszym życiu. Dlaczego akurat was dotknęły takie zdarzenia, bo przecież ja nic złego nie zrobiłem, ja nic złego nie zrobiłam i tak dalej. Dlaczego akurat mi się to stało, no świat jest niesprawiedliwy i tak dalej. Musicie zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że Bóg, czy wszechświat, jakkolwiek nazwiecie, czy miłość, tą wielką energię, tą wielką siłę, która stwarza świat, ona działa w idealnej harmonii, ta siła. W idealnej sprawiedliwości i w idealnym ładzie. Bo gdyby było inaczej, to ten świat po prostu popadłby w chaos. Weźmy po prostu na przykładzie planety w kosmosie. One by po prostu na siebie powpadały. Wszędzie by był taki chaos, że to życie nawet nie mogłoby się tutaj rozwinąć i tak dalej. Ale to jest temat inny. Aczkolwiek jest to bardzo ważne, żebyście mieli świadomość tego, że Bóg, Wszechświat jest w 100% sprawiedliwy dla każdej istoty. Dla mnie, dla was. I są pewne prawa, przed którymi nikt nie może umknąć. I co jest ważne, to, jaki my popełnimy w tym momencie grzech, jaki występek, jeżeli coś zrobimy coś złego, przeciwnego naturze, przeciwnego dobru, to zawsze, czy my je, i to od razu podam tą informację, ponieważ ostatnio rozmawiałem ze znajomą i troszkę się ze mną nie zgadzała, ale też zadałem jej pewne pytania i tutaj właśnie temat był bardzo ciekawy. Otóż, nawet jeżeli my jesteśmy nieświadomi tego, że robimy coś złego, to i tak musi przyjść odpowiedź ze wszechświata, od Boga. I to nie jest tak, że po prostu Bóg nas karze, że Bóg na nas zsyła kary, że ma nas wtrącić do piekła za nasze grzechy. Nie ma czegoś takiego. Nigdy nie było i nie będzie. Człowiek sam sobie, jeżeli robi coś złego, daje prosty przykład. Jeżeli człowiek ukradnie coś komuś, czy to zrobi świadomie, czy nieświadomie, to wysyła sygnał do wszechświata, popełniłem występek, popełniłem grzech, naruszyłem Boże prawo. Tak? Nieważne jest, czy ten człowiek sobie zdawał z tego sprawę, czy też nie. Tu może być tylko różnica może w odpowiedzi ze wszechświata, jeżeli taka niewiedza trochę była, ale i tak musi przyjść odpowiedź. I jaka przychodzi odpowiedź? Mianowicie my od świata dostajemy doświadczenie, które my przyciągamy do siebie, bo to, co my wysyłamy w świat, każdy człowiek, każdy, który mnie teraz słucha i ja tak samo, wysyłamy cały czas takie pole modlitwy do całego świata. Pole energii, które po prostu musi, bo nie ma innego wyjścia, musi sprowadzić do nas z powrotem te myśli, te zdarzenia, które my wysyłamy w świat. I nie ma czegoś takiego, że Bóg was karze i daje wam jakąś karę. Nie. Jeżeli człowiek popełnia błąd, popełnia jakiś grzech, powiedzmy taką kradzież, to on automatycznie, to jest różny czas powrotu takiego czegoś, ale tak czy owak, po pewnym czasie musi przyjść odpowiedź ze Wszechświata, dająca temu człowiekowi, który coś ukradł, daje mu Wszechświat taką samą odpowiedź, mianowicie ten człowiek przyciąga do siebie jakiegoś złodzieja, który też go okrada, tak? I ten człowiek potem cierpi, bo został okradziony, o ile sobie jest na tyle świadomy i zdaje sobie z tego sprawę, że on wcześniej to ukradł i faktycznie to przyszło do niego, to jest w stanie to zrozumieć i sobie to wytłumaczyć. Ale wielu ludzi, którzy nie są świadomi tych praw, często wychodzą z tego względu, że świat jest niesprawiedliwy, że zostałem jakoś ukarany przez Boga, ja nic przecież złego nie zrobiłem i tak dalej. Zawsze na każdy wasz ruch, na każdą waszą myśl przychodzi ze wszechświata odpowiedź. Jest coś takiego, jest wiele praw, których ludzkość w większości nie zna. I to mogę powiedzieć o ilości ludzi, o większości ludzkości tego świata. Ludzie nie mają pojęcia, jakie prawa rządzą naszym światem tutaj fizycznym. I jest coś takiego jak Boża Sprawiedliwość.
Ja to o tym mówiłem i to będę wam przypominał, bo jeszcze co dzisiaj powiem. Jest takie prawo, które w różnych religiach, które w różnych nurtach na świecie jest nazywane w przeróżny sposób. Ale chodzi o jedno i to samo zjawisko. U nas, jeżeli weźmiemy tutaj chrześcijaństwo, tak, Kościół katolicki, jest Boża Sprawiedliwość. Jeżeli weźmiemy religię Dalekiego Wschodu, jest to nazywane karma. Jeżeli weźmiemy takie nauki ezoteryczne, bardzo zaawansowane, to jest prawo przyczyny i skutku. Czy też prawo przyciągania. Ale chodzi o jedno i to samo. Jeżeli mamy ogół ludzi, powiedzmy, jak to wam powiedzieć, w przekazach jest podawane jako Boża Sprawiedliwość. I to jest mówione językiem ludzi współczesnych, ludzi, którzy są na przykład katolikami, chrześcijaninami, tak? I dlatego Matka Boża, czy też Jezus Chrystus, Michał Archanioł, często mówią o tej Bożej Sprawiedliwości. Nie mówią o prawie przyczyny i skutku, czy prawie przyciągania i tak dalej. Dlaczego? No bo większość ludzi by ich nie zrozumiała. I dlatego nawet jeżeli Jezus stąpał 2000 lat temu na naszej ziemi, chodził po naszej ziemi, to też On mówił do nich, dawał im różne po prostu informacje, przekazy takie z nieba, ale mówił językiem ludzi współczesnych. Ponieważ jeżeli Jezus 2000 lat temu by zaczął mówić o takich zaawansowanych prawach wszechświata, o innych planetach, cywilizacjach, o tym jak ten wszechświat działa i tak dalej, to ludzie by go nie zrozumieli. Zobaczcie sobie, w jakim tonie są na przykład napisane Ewangelie zawarte w Piśmie Świętym. Całe Pismo Święte. W jakim po prostu języku ono zostało napisane, tak? Ale ja wam chcę wytłumaczyć, że jeżeli weźmiemy jakąkolwiek nazwę, to i tak we wszechświecie istnieje jedno zjawisko, ale po prostu w różnych częściach świata, w różnych religiach jest to nazywane w inny sposób, jest inna nazwa, ale chodzi o jedno i to samo. I co się z tym wiąże? Czasami, i to, jak to wam powiedzieć, czasami następuje coś złego w waszym życiu, czego absolutnie nie możecie sobie wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Dlaczego ja przyciągnąłem takiego człowieka do swojego życia, partnera, kogoś, który tak mnie skrzywdził i tyle zła, czyli tyle krzywd ten człowiek wprowadził na wiele, wiele lat w moim życiu. I tego to często trudno wytłumaczyć. Ale mam wielką teraz potrzebę, mam taką wizję, która teraz przychodzi mi do głowy, żeby wam to pokazać i dowiecie się na, żeby wam przedstawić na prawdziwych przykładach z życia. I dzisiaj te same przykłady mnie dosięgnęły od innych osób, gdzie byłem rano. To powiem wam, aż byłem w szoku, jak to działa. I co chcę tutaj powiedzieć? Bo nie chcę tego odcinka robić zbyt długiego, tak? Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że są czasami w życiu człowieka trudne takie bardzo traumatyczne wydarzenia, bardzo ciężkie, które pozornie trudno wytłumaczyć. Skąd one się wzięły w naszym życiu i tak dalej. Otóż, musicie kochani wiedzieć, że istnieje coś takiego jak reinkarnacja. My nie naradzamy się tylko raz na tym świecie, bo pomyślcie, czy Bóg by był sprawiedliwy, jeżeli wszyscy ludzie by się tylko urodzili w tym czasie? Jeden by miał bogactwo, urodziłby się w rodzinie królewskiej, drugi jest człowiekiem, który urodził się z niepełnosprawnością, inny człowiek urodził się w bardzo biednej rodzinie i jest powiedzmy, nie wiem, jest na przykład syn, którego rodzice, dokładnie ojciec, który go bije, pije alkohol, nadużywa alkoholu i tak dalej. I każdy człowiek trafia w inne po prostu okoliczności, tak? No to czy Bóg by był sprawiedliwy, zsyłając nas wszystkich tutaj w różne punkty? I czy każdy z nas miałby równe szanse? No oczywiście, że nie. Pomyślcie w głowie, czy ja to, co mówię, jest prawdą. Bo ja wiem, że to jest prawda. Istnieje coś takiego jak reinkarnacja. My się po prostu doświadczamy jako Bóg w działaniu w świecie fizycznym. I wielokrotnie jest tak, i to jest w większości przypadków, że my popełniliśmy bardzo duże złe czyny w poprzednich życiach. I żeby człowiek mógł to odpracować, to one muszą się, te czyny, ta odpowiedź musi się pojawiać w różnych życiach. Żebyśmy my mogli przez te ileś lat swojego życia
doświadczyć tego, co my kiedyś zrobiliśmy i to do nas wraca i my musimy to odpracować. Powiem wam na przykładzie, który będzie troszkę nie, że dziwny, ale będzie to przykład taki bardzo obrazowy, który nie zdarza się aż tak często, ale to aż tak często to też jest złe nazwanie tego. Zobaczcie. Mamy, powiedzmy, jakiegoś dyktatora. Mamy dyktatora na świecie, na naszej planecie, który żył, powiedzmy, 100 lat temu, 200 lat temu. Doprowadził ten dyktator do wojny, do bardzo dużej wojny. I ten człowiek wydał rozkaz zastrzelenia, czy też jakoś, jakiś sposób, nie wiem, zagazowania, czy po prostu no, usunięcia ludzi, tak? Powiedzmy 1000 osób. I ten człowiek, ten dyktator był, jest odpowiedzialny, bo wydał rozkaz tam po prostu usunięcia tych 1000 ludzi, tak? Oczywiście, on tego sam, powiedzmy, nie zrobił, bo miał swoich takich jakichś tam, nie wiem, generałów, czy swoich takich służących, którzy to wykonali. Oni oczywiście są za to odpowiedzialni i to też jakoś przyjdzie do nich ta odpowiedź, ale nie o tym jest ten temat. Chodzi mi o tego człowieka, o tego dyktatora. I zobaczcie, ten człowiek pozbawił życia 1000 osób w jednym życiu, tak? Powiedzmy, że urodził się w 1800 roku. I teraz pytanie, bo wielu może powiedzieć, że my się tylko rodzimy raz i to, co zrobiłeś w waszym, co zrobiłeś w swoim życiu, to albo trafiasz do nieba, albo do piekła i koniec, albo do czyśćca oczywiście. No tak to nie działa do końca. Jest to wytłumaczone, jest to tak podawane w różnych pismach, w przekazach, dlatego żeby to ludzie zrozumieli. Bo jeżeli byśmy mieli mówić o tym, jak to wygląda od strony takiej technicznej bardziej, jak ten świat funkcjonuje, no to ludzie by tego nie zrozumieli. I teraz sobie wyobraźcie, bo nie ma czegoś takiego jak wieczne piekło, które istnieje, że my mamy tylko jedną szansę i my tam mamy szansę, my mamy szansę albo dostać się do nieba, albo do piekła, tak? No to czyli jeżeli byśmy wzięli taką teorię, jeżeli jest tylko piekło, niebo i czyściec, to człowiek, który pozbawił życia 1000 osób, czy nawet 1000000 osób, no to on by musiał iść tylko do piekła, tak? Ale to nie jest cel Boży, kochani. Powiem wam, jak to działa. To działa w taki sposób, że ten człowiek, który dokonał takiego aktu, on będzie musiał się... Jego cykl tej reinkarnacji, przeważnie u człowieka to trwa, powiedzmy, kilkaset razy, takie narodziny, tak? Narodziny, odejście ze świata, ponowne wejście w ten świat fizyczny i tak dalej, i tak dalej. Ale taki człowiek będzie musiał, i to będzie jakby, jak to wam powiedzieć, jeżeli on pozbawił tam 1000 czy 1000000 ludzi życia, no to oczywistym jest, jeżeli ten człowiek by się miał jeszcze raz narodzić, no że on tego nie będzie mógł w żaden sposób odpracować. Nie będzie mógł tego w żaden sposób odpokutować w tym świecie fizycznym w jednym życiu. Dlatego to, co on zrobił, zostanie mu rozłożone, powiedzmy, na 1000 inkarnacji, tak? I w każdej z tej inkarnacji, powiedzmy, co oczywiście tak absolutnie nie musi być, ale to jest takie obrazowe, to jest taka metafora jakby. Ja próbuję wam wytłumaczyć coś bardzo trudnego, co niezmiernie trudniej, co jest bardzo, bardzo trudne do wytłumaczenia, ale próbuję to uprościć. I ten człowiek po prostu będzie się musiał narodzić 1000 razy i przynajmniej większość tych narodzin zakończy się tym, że ten człowiek gdzieś zginie, powiedzmy, na wojnie, że zginie na skutek jakichś decyzji gdzieś tam wojennych, że ktoś go po prostu, no nie wiem, dąży do tego, że ten człowiek po prostu odejdzie w większości swoich żyć poprzez takie samo zdarzenie, które on spowodował wcześniej. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. To jest bardzo trudne, to ciężko wytłumaczyć, ale są bardzo proste, bo czasami takie zdarzenia przechodzą na inkarnację inną, tak? Bo jeżeli
Ten temat jest trudny. Ja się tu nie przygotowywałem w żaden sposób do tego, co wam teraz mówię, ale jeżeli dać wam prostszy przykład, to może być człowiek, który miał rodzinę, tak? Ma rodzinę w tym życiu i on bardzo źle traktuje i tak dalej. I ta rodzina bardzo cierpi. To oczywistym jest, że ten człowiek, no bardzo ciężko, żeby, bo jeżeli to ileś trwa lat, to bardzo ciężko, żeby ten człowiek znowu znalazł sobie partnera, znowu założył rodzinę i jakby to do niego wróciło, tak? Dlatego też dzieje się tak, że ten człowiek się rodzi w następnym życiu i on trafia na takiego partnera, który go tak traktuje, tak jest mu ciężko i tak dalej. Oczywiście my w każdym życiu przychodzimy w takim zapomnieniu, no bo jeżeli byśmy wszystko wiedzieli, co ma nastąpić, no to nie byłoby tej gry, nie byłoby tego doświadczenia, nie byłoby wyrażania się Boga w świecie fizycznym, a Bóg tego pragnie. Bo co z tego, że jeżeli Bóg jest świadomością, jest takim duchem, który istnieje, jak on wie, że kocha, że ma taką wiedzę ogromną, że ma jakieś tam możliwości, no ale ich nie wykorzystuje, nie doświadcza, nie czerpie, jeżeli weźmiemy radość, miłość, no to to musi wystąpić, jeżeli występują przeciwieństwa. Tak? My nigdy byśmy nie poznali miłości, gdybyśmy nie poznali przeciwieństwa miłości, czyli nienawiści. Tak? Dlatego we wszechświecie istnieją takie prawa, prawa biegunowości na przykład. Jest taka książka Kybalion, która o tym dużo mówi. Mianowicie, tak samo, jeżeli byśmy się urodzili na planecie, na której jest tylko 30 stopni, to my byśmy nie wiedzieli, czy to jest ciepło, czy to jest zimno, czy co to w ogóle jest. My byśmy tego nie doświadczali, tak, jakby. Tylko byśmy wiedzieli, że jesteśmy w stałym, jakby, jakiejś bańce i tyle, tak? A jeżeli następuje, jest zimno, jest ciepło, a gdzieś następuje zimno, mamy odwrotny biegun, to wtedy my wiemy, że tu jest zimno, tam jest, że tu jest ciepło, tam jest zimno, tak? Temat jest zawiły, jest bardzo trudny, ale są przykłady z życia i myślę, że takimi przykładami najprościej będzie wam to wytłumaczyć, w jaki sposób. I to będzie wspaniała może jakaś seria tych nagrań. Ja postaram się, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo też nie chcę zbytnio mówić o moich znajomych i tak dalej, ale którzy mi opowiadali o różnych sytuacjach i które też zauważyłem w ich życiu. Ale zobaczymy, co się uda, to postaram się powiedzieć na kanale. Oczywiście zapraszam do wsparcia tutaj pani Iwony. Na końcu nagrania i w jego opisie będzie informacja, jak jej pomóc. Ja wam, kochani, już bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.